Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do jakiego doszło w poniedziałek w kamienicy przy ulicy Krzywej. Z trzeciego piętra spadł tam balkon, który oderwał się od budynku. Zginęła 42-letnia kobieta, a ciężko ranny został jej 47-letni mąż. Paweł Jędrusik. Dzisiaj budynek przy ulicy Krzywej w Sosnowcu jest ogrodzony i pilnuje go policja. Balkony zostały zabezpieczone drewnianymi płytami. Część obiektu została wyłączona z użytkowania. Usunięto także balkony, które zostały zniszczone w poniedziałek. No, wszyscy są zaskoczeni. Jeżeli mieszkali, to wiadomo, że znali się, prawda? I tak samo, że dzieci, nie wiem, czy to małżeństwo było, bo nie znam. Tu są dziewczynki, którym powiedziałem, że tak, że jeszcze dzieci są w tragedii. Makabra. Śledztwo w sprawie wszczęła prokuratura rejonowa Sosnowiec Południe. Prowadzi je w kierunku sprowadzenia katastrofy budowlanej, w wyniku której jedna osoba poniosła śmierć. No jesteśmy na bardzo wczesnym etapie śledztwa. W tym momencie przede wszystkim skupiliśmy się na zorganizowaniu sekcji zwłok i zabezpieczaniu dokumentacji technicznej dotyczącej tego budynku. W najbliższym czasie rozpoczniemy również przesłuchania wszystkich osób, które mogą dysponować wiedzą na temat stanu technicznego budynku lub okoliczności wypadku, do którego wczoraj doszło. Z kamienicy zostało wczoraj ewakuowanych 21 osób. Na razie nie wiadomo, czy budynek będzie nadawał się do zamieszkania. To sprawdza powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, ale może to potrwać nawet kilka dni. 5 z 6 rodzin, które zostały wczoraj ewakuowane, te 5 rodzin skorzystało z naszej pomocy. Opiekujemy się nimi, zapewniamy im noclegi i czekamy na ekspertyzę, którą wykonuje firma zewnętrzna, ekspertyzę co do stanu tej kamienicy. I gdy ją już otrzymamy, będziemy mogli podejmować kolejne kroki. 47-letni mężczyzna, który przeżył upadek, jest w szpitalu. Od wczoraj jego stan zdrowia się nie zmienił. Pacjent po zaopatrzeniu ortopedycznym oraz po zaopatrzeniu przez specjalistów medycyny ratunkowej został przeniesiony na oddział intensywnej opieki medycznej. No i jak w każdym przypadku hospitalizacji pacjentów na tym oddziale, to leczenie nie trwa dzień, dwóch, tylko będzie to proces troszkę dłuższy. W związku z tym w dalszym ciągu pacjent jest niewydolny oddechowo i przebywa na oddziale w stanie ciężkim. Przypomnijmy, do tragedii doszło w poniedziałek po 6 rano. Kobieta i mężczyzna wyszli na balkon i wtedy ten oderwał się od budynku i spadł. 42-letnia kobieta zmarła w szpitalu.